przystanek Ordynacka. Ciekawe, czy to słychać, jak nagrywa? Bo mam słuchawki i czy z tego mikrofonu to jest ściąga? Teraz sprawdźmy. No, okazuje się, że łapię ten głos, ale ten głos jest strasznie słaby. Jestem w ogóle teraz na ulicy Kubusia Puchatka. Bardzo sympatyczna nazwa. Zaraz idę na pewne blogowe spotkanie, z którego mogą wyniknąć fajne rzeczy, o których wam opowiem później. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o jednej fajnej rzeczy, mam nadzieję, że fajnej. Uruchomiłem Book Morning, taki cykl wpisów porannych, który już kiedyś był na blogu i cieszył się bardzo dużą popularnością, ale jakieś mniej więcej rok temu go skasowałem. Teraz wraca, ale wraca w innej formie, to znaczy w formie tekstowej i filmikowej. Jeżeli jeszcze nie śledzicie mnie na Facebooku, to bardzo zachęcam. Rafał Hetman o książkach, tak się nazywa profil. Wpadajcie, lajkujcie i oglądajcie co rano o 8:30. W ogóle jakie fajne jest vlogowanie telefonem. Okazało się, że jak jechałem tutaj na to spotkanie, to miałem czas, żeby zmontować sobie jeden z filmików dotyczący, właśnie jeden z filmików Book Morning. Duża oszczędność czasu, naprawdę polecam. No powiem wam, że ta Świętokrzyska i teraz Plac Powstańców to naprawdę coraz ładniej wygląda. Naprawdę, aż chce się tutaj być. Tak, czuję, że Warszawa, jakby czuję tutaj w tym miejscu, że Warszawa zachęca mnie do tego, żeby w niej być, przebywać, a nie odtrąca, jak to zwykle bywa. Opowiadam wam o tym Book Morning właśnie dlatego, że obiecałem wam, że w filmikach nie tylko będę mówił o książkach, ale będę mówił też o tym, co dzieje się na blogu i wokół bloga. No i to jest jeden z tych etapów, który właśnie się zadział, czyli uruchomienie, a właściwie reaktywowanie Book Morning. A wkrótce opowiem wam o kolejnych etapach, bo będzie tych rzeczy pojawiających się na blogu i wokół bloga więcej w przyszłości. Niedalekiej przyszłości, bardzo bliskiej przyszłości. Zobaczcie, jest sierpień, a drzewa już są takie trochę przeżółcone, jest bardzo dużo liści. Normalnie jesień idzie. Nie wiem, czemu ten telefon nie umie złapać ostrości tak daleko. No więc kolejne newsy o tym, co dzieje się na blogu już wkrótce. Zapraszam. Bardzo miło było, a co z tego wyjdzie, to dowiecie się pewnie wkrótce. No, dzięki za te kilka chwil szlajania się po Warszawie. Ja wracam do domu i myślę, że w kolejce jeszcze zacznę montować ten film, który właśnie teraz oglądacie. Trzymajcie się, pa, pa.